Siemaneczko. Zimno, ale szczepić czas przyszedł. Jest wczesna wiosna, bardzo wczesna wiosna. Dokładnie jest końcówka lutego, więc no, jeszcze wiosny nie ma. Ale zanim pąki drzew owocowych się napęcznieją, należy pobrać zrazy. Niektórzy mówią, żeby lepiej je pobrać w listopadzie albo przed większymi przymrozkami, ale z racji tego, że te zimy nie są już takie mroźne, te pędy jednoroczne, które pobieramy z danego drzewa, nie marzną. Więc to jedynie może być problemem. Musicie też uważać, nie wiem, czy jest, ja nie byłbym w stanie rozpoznać zmarzniętego jednorocznego pędu, ale pobrałem takie zrazy z czereśni i z wiśni od Tomka, dzięki Tomku za polecajkę, bardzo fajne odmiany. Ja odszukuję u siebie takie oto drzewa, może pokażę. To jest jedna z dzikich czereśni, która sama wykiełkowała w tym miejscu. Ja ją zacząłem przycinać, żeby ją też rozkrzewić na dwie strony. No ona poszła już do góry. Stosuję ją jako podporę pod fasolki. Zobaczcie, tu jeszcze jedna wisi. I co robię? No co roku przychodzę i sprawdzam, co tu się przyjęło, co się nie przyjęło, a co jeszcze mogę doszczepić. I tak po prostu rok rocznie przynoszę tutaj, może dwie gałązki poszły, czy jedna taka ucięta jednorocznego pędu czereśni. No i zobaczcie, stosuję taki sekator, który tworzy takie wcięcie, taki puzel. To co tutaj jest, to jest zasmarowane maścią ogrodniczą. Mi się lepiej stosuje takie streczowe foliowe, foliową taśmę. Ja używam takiego sekatora. Jeśli znacie tę metodę, to jest dla mnie łatwiejsze właściwie, bo dużo fajniej jest ta powierzchnia styku. Nie wiem, nie mam jakby porównania z tradycyjną metodą, nożem takim ostrym, ale tak też próbowałem, tylko bardzo mało. Okeja, no tak to wygląda. No, w miejscach niektórych zrobiłem szczepienia, są folie widoczne, więc po prostu w momencie kwietnia, maja przychodzę i też oglądam wszystkie, które zaczęły pęcznieć i poszły w listki. Wtedy odwiązuję folię, żeby nie cisnęła, nie uciskała płynących soczków, które tą ranę zagoją. Niekiedy robię to na takich drzewach, niekiedy robię to na podkładkach, które są zasadzone, gdzieś wykopane, przyniesione, wsadzone w doniczkę. Taka zmasowana akcja pozwoli się przyjąć kilku, o ile, no, o ile jest to dobry moment. No zobaczymy. Ja też nie patrzyłem na kalendarz księżycowy. Zaraz pełnia, czyli one były pobierane w okolicach pełni, przed pełnią. I przed pełnią też zaszczepione, a po pełni mam nadzieję, że no, będą się przyjmować. No nic, teraz tylko obserwować to jedno drzewko. To moje drugie drzewko, zaraz przy domku. Zaraz przy domku kolejne drzewko. Zobaczcie, nawet takie małe gałązki. Plan jest taki, że jeżeli się przyjmą te dwie, no to ja wtedy obetnę drzewo, no może nie tutaj od razu, ale powiedzmy za 10 lat tutaj ono będzie obcięte. I można też poprzez kożuchowanie spróbować tutaj, no chyba, że nie obetnę go tu nisko, jeżeli przyjmą się ten zraz, bo to jest jeden właściwie tutaj, na tym poziomie. Wyżej już musiałbym iść, a tak wysoko ja nie szczepię, bo ja skracam, potem obniżam drzewo. Testuję też drzewa, które są w cieniu. Ta czereśnia dzika rośnie w cieniu brzóz i też kilka zaszczepionych zrazów. Taki test, tak? Ona jest bardziej osłonięta od wiatru, tutaj przy domku. No i w cieniu tych brzóz rośnie, także no zobaczymy. Jest tutaj trochę jedno takie okienko latem doświetlające ją. No eksperymentujemy, nigdy nie wiem jaki będzie rok. Także zbierajcie zrazy od znajomych, od sąsiadów, którzy mają wartościowe, fajne odmiany i owoce, które wam smakują. No i próbujcie.
Próbujcie, bo jest frajda. Ja już mam kilka sukcesów z zeszłego roku i z 2 lata temu. I tak co roku jest to tradycja, którą chcę kultywować. Pozdrawiam.